Hello guys, witam cieplutko. Słuchajcie, dzisiaj mamy taki riff oparty na power chords. Możemy go grać oczywiście w dowolnym miejscu na gryfie, ponieważ nie mamy tutaj otwartych strun, więc możemy w A, czy gdziekolwiek postawicie rękę, jest ok. Ja jestem w G, więc będę bazował na G5, C5, D5. Jak zaczyna się ten lick, ja trzeci, piąty robię hammer-on, potem idę na trzeci struny czwartej, hammer-on robię na piątej. Prawda? Wracam na piąty próg struny piątej, wracam, idę do struny czwartej i trzeciej, na progu trzecim, już więc. Dwa progi po kolei, jeden na drugi i uderzam w swoje G5, czyli jest, widzimy, co się dzieje, hammer on do piątego, tu wracam i gram ten próg i ten próg, próg trzeci na strunie czwartej i trzeciej, ok, i uderzam chord. Co się dzieje dalej? Jeszcze raz powtarzam, ale już nie idę tu do trzeciej, czwartej, tylko robię szósty, piąty, G, chord. Jeżeli to połączymy wszystko razem, mam... Powolutku. Akord. Jeszcze raz. Akord. Jeszcze raz. Uderzamy C. I przedtem graliśmy tą końcówkę w G. Teraz zagrajmy tą końcówkę, która schodziła do niskiego G poprzednio po basowych. Zagrajmy ją w C, czyli to będzie... Prawda? Nic nowego, tylko to samo gram, tylko w C, prawda? I co dam, gram dalej? Dalej normalnie gram G. To, co graliśmy, prawda? Całe, dwie części, następnie jedną część tylko gram. I idę do D. Prawda? Przedtem grałem... C, teraz gram, jestem tu, w G przyszedłem, D, do C, G, połówkę gram i D, D7, sharp 9, krzyżyk 9. Prawda? Jeszcze raz sobie zagrajmy to wszystko, bo ja tu niejasno wam powiedziałem, widzę. Wydaje mi się. Normalnie zaczynamy. Ok. Uwaga, teraz C. Wracamy tym samym, prawda? I G. Więc taki jest rozkład tego bluesa. On jest troszeczkę zagmatwany, ale mam nadzieję. To tak jak czujecie, wiecie, tak jak czujecie. O czym trzeba pamiętać, że w C tylko gramy raz i raz wracamy. I potem już wszystko jest normalnie, się dzieje. I dogrywamy przed D połówkę G. I na koniec gramy połówkę G. Dziękuję za wasz czas.
Pozdrawiam cieplutko. Zebak był tutaj. Take care.